pragnę serdecznie powitać na 9. sesji Rady Gminy pana wójta Arkadiusza Ziębę, radnych gminy Bogrodniki, panią skarbnik, panią sekretarz, doradca wójta gminy, doradca wójta gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów tutejszego urzędu, sołtysów oraz pozostałych przybyłych gości. Otwieram 9. sesję Rady Gminy Bogrodniki kadencji 2014-2018. Porównując ilość radnych na sali z listą obecności, stwierdzam, że jest obecnych 14 radnych, w związku z czym nasze obrady są prawomocne. Punkt drugi. Przystępując do realizacji punktu drugiego porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i powołanie sekretarza sesji bieżącej. Oddaję zatem głos sekretarzowi poprzedniej sesji Rady Gminy, pani Dorocie Lipiec. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji i wnoszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych pragnie wnieść jakieś poprawki albo uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu 8. sesji Rady Gminy Bogrodniki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad 8. sesji Rady Gminy. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję powołać radnego Szczepana Michalaka. Czy pan radny wyrażał zgodę na powołanie go? Tak. Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za powołaniem radnego Szczepana Michalaka na sekretarza dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na sekretarza bieżącej sesji powołany został jednogłośnie radny Szczepan Michalak, któremu powierzam nadzór nad sporządzaniem protokołu oraz obrad dzisiejszej sesji oraz proszę o podliczanie głosów w przeprowadzonych głosowaniach. Aktualnie przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad, to jest rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. I tutaj, proszę Państwa, do niniejszego protokołu obrad zgłaszam następującą zmianę. Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia w zarząd przez gminę Bogrodniki dróg powiatowych w sołeckie Bogrodniki przy ulicy Polnej, sołeckie Dobieszowice przy ulicy Polnej, sołeckie Dobieszowice przy ulicy Mickiewicza, sołeckie Sączów przy ulicy Ogrodowej, sołeckie Sączów przy ulicy Świerczewskiego i sołeckie Sączów przy ulicy Leśnej. To jest druk numer 10. Czy ktoś z Państwa radnych wnioskuje jeszcze o zmiany w porządku obrad? Nie widzę. To proponuję przegłosować nad całym poprawką porządku obrad. Kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? To jest jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bogrodniki przyjęła 13 głosami za, przy jednym przeciwnym zmianę w porządku dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. To jest informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Bogrodniki z działalności między sesjami to jest od dnia 26 czerwca 2015 roku do dnia 20 lipca 2015 roku. W okresie międzysesyjnym podjęte i zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia. 1. Podpisano i przekazano do realizacji uchwały o 8. sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 roku. 2. Podjęto czynności organizacyjne w zakresie zwołania bieżącej sesji Rady Gminy, a także zwołania połączonego posiedzenia Stałej Komisji Gminy w dniu 16 lipca 2015 roku.
W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyły się zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych gminy Bobrowniki. Osobiście uczestniczyłem w uroczystościach w Zespole Szkół w Rogoźniku, w publicznym gimnazjum Siemoni, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sączowie oraz w Szkole Podstawowej w Bobrownikach. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Przybylek uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego i przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sączowie oraz w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach. W dniu 7 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie lokali socjalnych dla rodzin z osiedla robotniczego Rogoźniki, w których uczestniczyli radni gminy Bobrowniki oraz wraz z sołtysami z Rogoźnika i z Dobrzeszowic. Na tym się kończy ta informacja. I przystępujemy do punktu 5. To jest informacja wójta gminy Bobrowniki o działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu ostatniej sesji były realizowane następujące zadania przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych. Jeden, budowa wejścia Wyszkowica i prac siecią wodociągową. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dwa, budowa i przebudowa dróg gminy. Fabryczna, ogrodowa, stanowa, brzozowa w Rogoźniku oraz pociągów i barażów w Ogrodnikach wspomagające funkcjonowanie ciągów dróg powiatowych. Zadanie numer 1 i 2 łącznie, czyli przebudowa dróg z ciągiem rowerowym pieszym na ulicy Fabrycznej Stanowej w Rogoźniku i przebudowa dróg z ciągiem rowerowym pieszym na ulicy Ogrodowej w Rogoźniku. Termin realizacji zadania był 30 lipca. Zadanie zostało zrealizowane. Punkt 2. Zadanie numer 3. Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ulicy Brodowej. Termin realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie numer 4. Budowa dróg gminnych na kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ulicy Barażów Gdyżanów. Termin realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji, przy czym jedna z tych dróg nie została już na ukończeniu. Na drugiej najpierw musiała być wybudowana kanalizacja sanitarna. Stąd te prace są w stanie wykonane 30 września. Punkt 3. Rozbudowa mechaniczna, teoretycznie czyszczalni siedmiu komunalnych robotników. Wykonanie dokumentacji budowlanej. W dniu 28 maja podpisana została umowa z firmą Biuro Studiów i Projektu Realizacji Energoprojekt Katowice S.A. Kwota 123 tysiące, termin realizacji zadania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Projekt został już złożony w Urzędzie Gminy, jest przez nas weryfikowany i zadanie jest w trakcie odbioru. Przebudowa boisk przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym przy ulicy Kościuszki. W dniu 5 czerwca podpisano umowę z firmą przedsiębiorstwa handlowo-usługowe ZK Krzysztof Zieliński Góra na kwotę 566 tysięcy. Termin realizacji zadania do 30 sierpnia 2015 roku. Plan budowy już został przekazany, w zasadzie już jesteśmy po korytowaniu, także prace trwają. Zadania poniżej wartości przetargowej. Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku SP w Wielkopolsce. Wartość zadania 59889. Termin realizacji zadania do 10 lipca 2015 roku. Zadanie jest zrealizowane w trakcie odbioru. Punkt 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą budowa sieci oświetlenia ulicznego w Sączowie, ulica Leśna, po 4 lata. Wartość zadania 40 000 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2015 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Punkt 3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą budowa sieci oświetlenia ulicznego w Myszkowicach i Kaleśna około 1000 metrów bieżących. Wartość zadania 5289. Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2015. Zadanie w trakcie realizacji. 4. Wykonanie robót geodezyjnych dotyczących poziomu nieruchomości położonej w Siemoniu przy miejscowości celem wydzielenia działków podwójkowych czy popołudni ślepów na zadania pomagą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w jednym miejscu. Wartość zadania 4,5 tysiąca.
terminie realizacji zadania do 15 grudnia 2015 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Punkt 5. Dobudowa sieci wodociągowej na ulicy Podmiedze w Rogoźniku. Wartość zadania 10 tysięcy. Termin realizacji do 30 czerwca 2015. Zadanie zakończone. Zadania zrealizowane przez referat rozwoju i promocji. Rozliczania projektu. Przebudowa przeznaczonego użytku publicznego pracy dla Bawienia Wodownika. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wodownikach na ulicy Ociarów Bażanów Rekreacyjnej Olimpijskiej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźnik, ulica Parkowa, Siemoniec, ulica Kościuszki, Sącz, ulica Wolności. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Siemonia. Budowa i przebudowa drugiej gminy. Fabryczna, obrodowa, stawowa, brzozowa, Ocianów, Bażanów. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Rogoźniku, Krasnalkowo, Uniwersytet Kompetencji Kluczowych Kurzy Edukacyjnej, Źródło PROW, WUKOŚ, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Kapitałowy. Zadania zrealizowane przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. W dniu 1 lipca 2015 roku został uruchomiony dwustronny przystanek komunikacji pasażerskiej w Mieszkowicach przy ulicy Wolności. Na wniosek właściciela gruntu położonego w Rogoźniku przy ulicy Kościuszki teren pokiny zostało przedte postępowanie celem usunięcia drzew. Trwa procedura weryfikacji przedłużonej dokumentacji. Jeszcze dodam, jest wpisane w wystawieniu, jesteśmy w trakcie inwentaryzacji lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodowniki. Potrzebują mieć tą inwentaryzację wykonaną dla potrzeb złożenia kompleksowego projektu pod wymianę oświetlenia lamp tradycyjnych, sodowych na lampy LED-owe. Zadania zrealizowane przez referat mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 2 lipca przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wodowniki. Przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 2845/70 okręg Wodowniki, gmina Wodowniki, uzyskano cenę 111 042 zł netto. Przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 2845/78 okręg Wodowniki, gmina Wodowniki, uzyskała cenę 75 380 zł netto. Gmina zapewniła poprzez wynajem lokal socjalny dla rodziny eksplikowanej w budynku mieszkalnego. Tyle, dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi za informację działalności i przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad, to jest interpelacje i wnioski. Czy ktoś z radnych ma jakieś interpelacje albo wnioski, chce zgłosić? Proszę pan Cieśla. Czy nie wiem, czy to jest pracę, czy wniosek do nas. Mieszkańcy się pytali, że było spotkanie u nas na szybie. Czy pan wójt mógłby coś powiedzieć więcej, dla, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czy coś się tam zmieniło, jakie są rokowania z szybem naszym? To znaczy, będą później odpowiedzi na interpelację na zakończenie sesji. Proszę tutaj to zanotować. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wnioski? Nie widzę. To przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia informacji od komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie na kadencję 2016-2019. I tutaj mamy uzasadnienie. Projekt uchwały został przygotowany na podstawie artykułu 162, paragraf 9 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst jednolity. Dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 133 z późniejszymi zmianami, który brzmi następująco. Rady gmin zaciągają od komendanta wojewódzkiego policji albo komendanta stołecznego policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania do tej uchwały? Nie widzę.
To proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. 14. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie ilością 14 za projekt wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. To jest druk numer 2. Czy są do wymienionego tematu jakieś zapytania? Nie widzę. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za projekt wyżej wymienionej uchwały. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy w tym temacie są jakieś zapytania? Nie widzę. To proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie, czyli 14 głosami za, przyjęła wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. Czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania? Nie widzę. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagospodarowania Centrum Przyrządkowego w Dobieszowicach oraz Sączowie, druk numer 9. I tutaj, czy ktoś to pani kierownik, proszę pani. Szanowni Państwo, ponieważ przedłożyliśmy Państwu dzisiaj poprawioną zgodnie z Państwa sugestiami z Komisji Połączonej uchwałę, chciałam tylko nadmienić, że jest zmiana dotyczy jedynie terminu. Zgodnie z Państwa sugestią nie jest to koniec sierpnia, tylko pierwszy tydzień września, tak żeby większa ilość mieszkańców nie miała możliwość uczestniczenia w konsultacji. No, ta zmiana, ta autopoprawka była podjęta na posiedzeniu wspólnej komisji, także radni wiedzą. Zgłosili tutaj właśnie propozycję, aby to nie było w okresie wakacyjnym, tylko po wakacjach, dlatego tu jest ta zmiana. Czy ktoś zebrany chciałby jeszcze zabrać głos w przedmiotowej sprawie? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za przedmiotową uchwałę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/276/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki. Czy ktoś zebranych z radnych chciałby w tej sprawie jakieś pytania są? Na wspólnym posiedzeniu komisji dyrektor Piołek dosyć szczegółowo wyjaśnił tą kwestię. Nie widzę żadnych pytań.
to przeprowadzimy głosowanie. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę, to znaczy 14 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bobrowniki. Czy ktoś z zebranych radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Również tą sprawę wyjaśnił pan dyrektor Ciołek na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie widzę zapytań. To przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za, wyżej wymienioną uchwałę. Przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bobrowniki na 2015 rok. Czy ktoś zebrany z radnych chciałby zadać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za przedmiotową uchwałę. W związku z tą poprzednią uchwałą automatycznie jest zmiana w WPF-ie, czyli przystępujemy do realizacji punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła jednogłośnie, czyli 14 głosami za, przedmiotową uchwałę. I tutaj mamy właśnie punkt 16, co była wniesiona poprawka do dzisiejszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia w zarząd przez Gminę Bobrowniki dróg powiatowych w sołectwie Bobrowniki przy ulicy Polnej, sołectwie Dobieszowice przy ulicy Polnej, sołectwie Dobieszowice przy ulicy Mickiewicza, sołectwie Sączów przy ulicy Ogrodowej, sołectwie Sączów przy ulicy Świerczewskiego i sołectwie Sączów przy ulicy Leśnej. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan wójt, woli wyjaśnienia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dlaczego akurat taka propozycja uchwały? Bierze się to stąd, że podjęliśmy już jedną uchwałę w tym zakresie dotyczącą przyjęcia pewnych ciągów komunikacyjnych ulicy Wolnej, ulicy Świerczewskiego. Natomiast powiat zwrócił się do nas z pismem, wykazując pewną logikę, ponieważ wybraliśmy pewne fragmenty odcinków drogowych, które z punktu widzenia chociażby utrzymania zimowego rodzą różnego typu komplikacje. Dlatego powiat zaproponował, żeby wydłużyć te odcinki, tak żeby zapewnić pewien ciąg komunikacyjny z punktu widzenia obsługi, czy to utrzymania letniego, czy to utrzymania zimowego. Taki, który no, jakby nie powodowałby jakichś perturbacji. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, że jadąc, załóżmy odśnieżając pług przez ulicę Polną, dojeżdżamy do skrzyżowania do Wyszowica, po czym pług jest dźwigany i jedzie na Sączu i dopiero rozpuszcza na ulicy Świerczewskiego. Także ta zaproponowana pewna logika została przez nas jakoś zaaprobowana.
prośba przedłożenie tego w postaci uchwały Państwu do zasiedlenia. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja proszę jeszcze raz pytanie, bo to tak jasno piszę może, ale dotyczący Sączowa, to rozumiesz od granicy z powiatem tarnogórskim, czyli rozumiem to od ulicy Świerczewskiej, no przez Ogrodową, aż całą Świerczewskie, tak? No bo to nie jest to wyraźnie, bo tutaj odwołuje się na się uchwałę, dlatego są legły pytania. Gdyby dla mnie ten odcinek jest, bo tak, to nie jest to, ale to jest odcinek. Ja też jeszcze Państwu dopowiem, ponieważ one są dosyć zdecydowane w postaci numerycznej. Jeszcze tylko potem, że poprzednia uchwała miała pewne błędy, ponieważ posługiwaliśmy się starym oznaczeniem numerycznym drugim. Też wymagana jest w tym zakresie zmiana tej uchwały, ponieważ oceniać się posługuje teraz inną nomenklaturą dla oznaczenia swoich uchwałów. Dziękuję, proszę Panie Przewodniczący. Proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, a co z kosztami związanymi z tym odświeżaniem, utrzymaniem porządku, bo jeżeli oni będą mieć mniej uporządkowania, to wszystko leci na konto na naszym gminę. Starostwa przewidziana jest kwota 7600 zł na każdy kilometr przejętej drogi przez gminę. Także tutaj mówimy orientacyjnie o kwocie, bo jest tego, jak Państwo tutaj macie w uchwale, prawie 10 kilometrów, mówimy o kwocie rzędu 76 tysięcy złotych rocznie na utrzymanie tych 10 kilometrów. Znaczy to jest kwota, która zostanie z powiatu przekazana. Która powiat planuje przeznaczyć, przekazać gminie na zarządzanie gminy. To dobrze. A ja chcę się bardzo... Dziękuję bardzo. Proszę Pani Rado. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, a jaki jest realny koszt utrzymania kilometra drogi? Ciężko jest to do końca określić, dlatego że wiadomo, jest to warunkowane i warunkami zimowymi, czyli w jakim, jaką mamy zimę. Jeżeli zima śnieżna, to wiadomo, drogi są częściej objeżdżane, częściej dostosowane. Musimy mieć też na uwadze to, że jest to jakiś ciąg powiatowy po części, który musi być utrzymany w pewnym standardzie. No, naprawdę ciężko jest wyliczyć dokładną kwotę, jaka będzie, no bo to jest warunkowana czy od zimy, czy od drogi na dach, czy jakiej godziny się musimy. Dziękuję. Proszę Pana Wójta jeszcze. Szanowni Państwo, jeszcze może to powiem, że trudno jest wyrokować o realnych kosztach, bo to tylko chyba jeden Pan Bóg wie, czy będzie zima zdrowa, czy nie. Natomiast my musimy też wziąć pod uwagę pewną logikę gospodarowania na naszym terenie. My nie zwiększamy ani zatrudnienia. Jedynie co, większe koszty będą z tytułu paliwa, które będzie użyte do odśnieżania przez sprzęty. Natomiast ja muszę Państwu powiedzieć, że w zasadzie z każdym rokiem poziom finansowania akcji zimowych w powiecie jest coraz mniejszy. To się przekłada, o czym mało kto wie, że my przez pewien horyzont już czasu spadliśmy w pewnych kategoriach odśnieżania dróg. Czyli my mamy już jedne z najgorszych parametrów odśnieżania dróg. Zresztą tam pewne kategorie, które mówią, jak szybko ma być śnieg usunięty z jezdni, jak często mają przejeżdżać i posypywać czy to solą, czy to piaskiem. Także ten jakość i standard został już na naszych drogach mocno obniżony. Łatwiej nam jest gospodarować na tym terenie, bo i tak te nasze sprzęty w teren wyjeżdżają. Stąd trudno jest w chwili obecnej jakoś radykalnie i precyzyjnie oszacować, jaki jest poziom, bo możemy wyciągnąć średnią z 4 lat i może się przydarzyć, że będzie bardzo łagodna zima i znowu będzie to odstawało w drugą stronę. Może się okazać, że będzie taka zima, że do tego interesu grubo dołożymy. Ja tylko przypomnę ciągle, że idea i koncepcja między innymi przejmowania tych dróg powiatowych to jest też taka, że my chcemy móc gospodarować między innymi w zakresie czy to wycinki drzew, czy innych spraw. Zresztą posiadanie dróg, zarządzanie też umożliwia nam pozyskiwanie środków ze schetynówek.
Ja przypomnę, że my jako gmina realizowaliśmy schety drogi, ale tylko i wyłącznie na drogach gminnych. Inne gminy starają się też przy dofinansowaniu pozyskiwać pieniądze na realizowanie schety drogi na drogach powiatowych. Mając te drogi w swoim zarządzie, oni składają wnioski o dotacje z tego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze jedno pytanie. Proszę, pan radny. Ja mam jedno pytanie jeszcze do pana wójta, czy do pana Majka. Jaki okres będzie przejęcia tych dróg? Rok, 5, 10 czy 30? Czy jest to jakoś uzgodnione, czy na razie nie wiem? Czy dotychczasowa obwodnica, którą mamy na jedną drogę powiatową, była na okres 5 lat i przyjmujemy, że to był taki maksymalny okres, na jaki byśmy chcieli. Natomiast tutaj, że pan wójt zaczął rozmowy, żebyśmy po części skrócili ten okres, aczkolwiek jeżeli będzie to nadal związane z pozyskaniem środków i przeznaczeniem na jakąś budowę czy modernizację, to wiadomo, że w tym momencie musimy mieć jakiś zapas czasowy. Proszę bardzo, pani radna Ligenza. Panie przewodniczący, wysoka rada, panie wójcie, pytanie pomagam, jeżeli chodzi o zakres. Czy nadal ograniczamy się do wycinki drzew, czy będziemy też brali pod uwagę remonty na wierzchu? Szanowni Państwo, nie bierzemy pod uwagę remontów, bierzemy tylko utrzymanie dróg i ewentualnie wnioskowanie o dodatki. Jeżeli będzie taka możliwość pozyskania pieniędzy zewnętrznych, wtedy się będziemy zastanawiać, czy to Państwo też będziecie głosować poprzez zmiany w budżecie, czy będziecie akceptować taki projekt inwestycyjny, a nie inny na drodze powiatowej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma zapytania w sprawie tej uchwały? Proszę bardzo, pani radna Borowska. Ja, wysoka rado, panie przewodniczący, panie wójcie, to ja tak na przyszłość. Jeżeli ta droga będzie w naszym zarządzie, a mianowicie droga polna, która krzyżuje się z ulicą Kościuszki, tam były plany stworzenia albo ronda, ewentualnie, bo jest to niebezpieczne dosyć skrzyżowanie, czy my wtedy będziemy mogli pozyskać jakieś pieniądze, nie wiem, dodatkowo na wykonanie tego, bo plany są, plany powiat miał, czy to w ten sposób moglibyśmy już jakby planować, że skoro to jest na 5 lat nasz odcinek, i wtedy może łatwiej by było, albo żeby to były światła sygnalizujące przejście i tak dalej, żeby jednak to skrzyżowanie stało się bezpieczniejsze, albo może nawet i to rondo jakoś by się wtedy bezkolizyjne, które by się udało wykonać. To jest tak w tej chwili zupełnie, dlatego że mówimy, że pozyskujemy i tak dalej, tu koleżanka pyta, czy będziemy to remontować, te drogi, no to ja może od razu jeszcze dalej idąc, czy będzie rozbudowywać. Szanowni Państwo, prawda jest taka, że rzeczywiście są gotowe projekty na niektóre drogi. I też dzisiaj rozmawiałem z dyrektorem Kotyłą z Państwowego Zarządu Dróg, żebym przygotował na całą listę projektów, które są wykonane przez powiat, a które są na drogach powiatowych na terenie gminy Bobrowiny. Bo tych projektów, Szanowni Państwo, gmina jako gmina nie posiada. Rzeczywiście jest projekt budowy oświetlenia ulicznego, jest tych projektów naprawdę, chociażby projekt Marii Dąbrowskiej, którą też należy rozważyć jako możliwość wykonania schetynówek. Także no, to i tak będzie kwestia dyskusji, czy w tą stronę będziemy z tymi naszymi inwestycjami się kierowali. Na pewno tam, gdzie są te najbardziej niebezpieczne odcinki, na pewno będziemy się starali odcinki jakoś zabezpieczać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. To przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące, jeden przeciw. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Bobrowniki przyjęła uchwałę 10 głosami za, przy jednym sprzeciwie i przy 3 wstrzymujących się. Jeszcze
Przystępujemy do realizacji punktu 17 porządku obrad, to jest udzielenie odpowiedzi na interpretacje i wnioski. Tutaj było takie zapytanie ze strony radnego pana Szymona Cieśli odnośnie obszaru terenu tak zwanego szybu Bogrodnika. Czy pan wójt chciałby teraz coś odpowiedzieć, czy na piśmie? Szanowni Państwo, w świetle dokumentacji, która została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego, jak i też dokumentacji, która była składana do Starostwa Powiatowego, Urząd Wojewódzki przed podjęciem ostatecznej decyzji zażyczył sobie wizji lokalnej w terenie. Ta wizja lokalna miała miejsce. Oczywiście miał być obecny nawet sam pan wojewoda, wicewojewoda, natomiast coś byłby w kalendarzu wypadło. I była obecna pani dyrektor z jego departamentu, która bezpośrednio nadzoruje i odpowiada za pracę właśnie tego departamentu, który przekazuje ewentualnie z gminą teren. Na miejscu podczas obrędzi, ponieważ przypomnę, że była podjęta uchwała przez Radę Gminy dotycząca przejęcia tego terenu pod bardzo precyzyjne zadania inwestycyjne, które gmina musi wykonać. To jest ten katalog tych zadań inwestycyjnych, które umożliwiają pozyskanie terenu. Między innymi były tam wpisane wszystkie sieci, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, infrastruktura podnosząca ciśnienie wody, infrastruktura elektryczna, gazowa. Natomiast pani zadała takie proste pytanie, ale komu ta infrastruktura jest potrzebna, ponieważ wszędzie dookoła mamy tereny rolne, a tereny budowlane już są zabudowane. Wszyscy myślimy w kontekście takim, że gmina tam posiada bardzo duży zasób, bo to jest ponad 60 hektarów, które to kiedyś docelowo staną się terenami budowlanymi. Natomiast w chwili obecnej nie mogą być terenami budowlanymi z różnych powodów i przyczyn. Dlatego też nie bardzo potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, czemu, komu, jak, w jaki sposób będzie to służyło. Natomiast zwróciłem też uwagę na to, że po prostu chodzi nam przede wszystkim o to, żeby ten teren w jakikolwiek sposób zagospodarować, co się wiąże też z niemałymi kosztami ze strony gminy, ponieważ no, to są tereny najbardziej zdegradowane, które są w chwili obecnej na terenie Bogrodnik. Wymagają też określonych nakładów. Natomiast ta argumentacja została przyjęta, natomiast na tym spotkaniu wyjazdowym nie zapadła żadna decyzja, nie została przekazana żadna informacja, była tylko mowa o tym, że decyzja będzie podjęta. Na ten moment nie mamy żadnej informacji, czy jest to decyzja na tak, czy na nie. W międzyczasie miałem okazję bezpośrednio rozmawiać z panem wicewojewodą Szemną. Mówił, że też sprawy się będzie przyglądał. Będzie się starał w jakiś sposób pomóc gminie, jeżeli gmina wyraża taką ochotę, wolę przejęcia tego terenu, to owszem. Ja tylko ciągle podkreślam fakt, że to nie jest taki wymysł i kaprys, że gmina chce ten teren przejąć. Chcę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że to się wiąże z nakładami finansowymi i to nakładami, które muszą być rzeczywiście poniesione, bo w innym wypadku gminie grozi zwrot nie gruntu, a odszkodowania za grunt, który został przekazany w formie darowizny. Jeżeli darowizna miała określony cel, ten cel musi zostać zrealizowany, a te cele, które zostały tam wpisane, będą kosztowały gminę niebagatelne pieniądze. Do tego jeszcze należy doliczyć niebagatelne pieniądze na uprzątnięcie terenu. W trakcie wizji, żeśmy mieli okazję zinwentaryzować przynajmniej wizualnie, że leży na tym terenie papa, leżą inne niebezpieczne odpady, które na pewno pochłoną też dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych na uprzątnięcie, na samo uprzątnięcie tego terenu. Ja myślę, że ta argumentacja została na tyle jasno przedstawiona i pokazana, że decyzja być może będzie na tak, trudno w chwili obecnej wyrokować. Natomiast chcę, żeby wszyscy radni mieli świadomość, jakim obciążeniem będzie to dla budżetu gminy. Natomiast ja nie ukrywam, że mając te wszystkie argumenty na uwadze, mając w perspektywie
długofalowej, posiadanie dosyć dużych zasobów ziemskich na tym terenie, uprzątnięcie tego i zagospodarowanie tego terenu będzie nam kiedyś w przyszłości procentowane. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jest, proszę Państwa, podobna sprawa jak z parkiem w Rogoźniku, gdzie też gmina przejęła Skarbu Państwa, ale były też założenia, że trzeba tam zainwestować, co wszyscy widzą, że w parku się coś dzieje. I tak samo jest z tymi terenami. Skarb Państwa musi mieć zapewnienie, że pewne inwestycje zostaną poczynione, a tu, jak Pan Wójt mówił, wszystko się wiąże z kolejnymi finansowymi sprawami. Czy to jest satysfakcjonujące dla Pana Radnego? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 18 porządku obrad. To jest sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, Pani Radna Topała. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, minęła 9 sesja Rady Gminy. Ja zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o przesyłanie radnym kompletnych materiałów dotyczących sesji na 7 dni przed koncesją. My jesteśmy zaskakiwani minutę przed sesją bardzo poważnymi projektami uchwał. Nie mamy czasu na zapoznanie się, na przedyskutowanie. Także moja prośba jest taka, żeby to było zgodnie ze statutem i uchwałą o samorządzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę, Pani Radna Gwiazda. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, ja mam prośbę mieszkańców Rogoźnika, ponieważ obiecaliśmy, że na parkingu przy kościele to zamieniamy kostki, aby umożliwić właściwe parkowanie. Nie mamy jeszcze niektórych znaków i ludzie parkują tak, jak im się podoba, chciałbym, żebyśmy albo to malowali, to chcemy wyznaczyć nowe miejsca parkingowe, a nie dyrektor, aby ją po prostu przełożyć. W kontekście, druga sprawa, w kontekście kradzieży na terenie naszego sołectwa, myślę, że nie tylko na terenie sołectwa, prosilibyśmy o intensyfikowanie patroli policyjnych, prosiliśmy pieniądze i oczekujemy, żeby nasza gmina stała się bezpieczniejsza. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o tutaj tą sprawę, którą poruszyła Pani Radna Sochała, to jest ta dzisiejsza projekt uchwały, to jest właśnie wyniknął z tej sprawy w ostatniej chwili, której tutaj mówił wójt, że po prostu no, powiat, no, bez sensu by było, powiedzmy, tak jak tutaj było mówione, jechać, odjechać drogę, później dźwignąć do góry i jechać dalej. Dlatego ze względu na to, że ta informacja przyszła no, w ostatniej chwili z powiatowego obwodu drogowego, no dlatego tak wyjątkowo dzisiaj, ale w innych przypadkach będę się starał, żeby projekty uchwał, które są skierowane na sesję, były w terminie. Także dzisiaj jest taki wyjątkowa sprawa. Także przepraszam za to, ale byśmy musieli tę sprawę znowu odłożyć. To jest już sesja, gdzie materiałów nie ma, dlatego dzisiaj się o to zwróciłam oficjalnie. Dobrze. Ale zawsze, odkąd pamiętam, ja jestem trzecią kadencję i zdarzało się bardzo często, że w ostatnich chwilach jeszcze jakieś to nie jest... Proszę Państwa, nie wszystkie sprawy są do przewidzenia, bo jestem w tym ustawowym okresie 7 dni, no są takie sprawy jak dzisiejsza, ale ogólnie będę się starał, żeby według Pani tej prośby te sprawy były kierowane do radnych w ustawowym terminie 7 dni przed sesją. Czy tutaj na zapytanie Pani Radnej Wigenzy? Będziemy rozmawiać i postaramy się ten parking uregulować w taki sposób, jak powinien być. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma zapytania? Proszę bardzo. Ja może ustosunkowując się do prośby Pani Wigenzy, ponawiam moją propozycję nadal do Pana Wójta, że udostępnię możliwość rejestrowania na moim rejestratorze kamery, żeby ta gmina stała się bezpieczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma zapytania? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 9 sesji Rady Gminy Rogoźnik. Dziękuję.